Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego kursu. Dzisiaj będziemy mówili o oknach dialogowych z klasy Geoption Pane. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie program taki, który zawierał różne menu. Robiliśmy na nich akceleratory i tak dalej. I w jednym z menu otrzymywaliśmy takie okno dialogowe. To jest okno dialogowe typu Message z klasy Geoption Pane. Dzisiaj powiemy sobie też o innych tego typu oknach dialogowych, to znaczy nie tylko takich, które tu zawierają przycisk OK i informacje, ale takie, które pozwalają na wybór opcji OK, Cancel albo Yes, No, albo na wprowadzenie pewnego inputu przez użytkownika prostego. Więc to okno dialogowe to jest, wywołuje się przez wywołanie metody showInputDialog z klasy GeoptionPane. I to tutaj robiliśmy, showMessageDialog, przepraszam, czyli GeoptionPane showMessageDialog. Argumenty to jest this albo null, to jest okno nadrzędne, tutaj można spokojnie pisać null w większości przypadków. Tutaj mamy treść informacji, która będzie wyświetlona. W zasadzie to jest wszystko, co tutaj trzeba podać, natomiast można jeszcze podać tytuł. Sobie tutaj napiszę bardzo śmieszny tytuł po prostu. I można podać jeszcze ikonkę, jaka się będzie pojawiała z boku. I żeby to zrobić, trzeba wywołać stałą z klasy właśnie GeoptionPane, jedną z tej stałych typu error, typu, która zawiera message w nazwie, czyli information message, error message, question message, warning message itd. Na przykład warning message, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Warning message to będzie coś takiego z wykrzyknikiem. Żeby sobie to, te wszystkie rzeczy zobaczyć, to możemy coś takiego zrobić, że wchodzimy tutaj, klikamy w ten show message dialog. I tu mamy już informację, którą nam Eclipse wyświetla. Natomiast, żeby mieć więcej informacji, to klikamy w tą ikonkę. Oczywiście musimy być w internecie, wtedy ściągnie nam się tutaj dokumentacja. No to chwilkę może potrwać. O, i mamy już dokumentację metody showMessageDialog. Jak widać, tutaj wszystkie samomówione parametry, czyli component, parent component. My tutaj pisaliśmy 0 albo 0. Object message, czyli jaka wiadomość, najczęściej tutaj po prostu łańcuch tekstowy dajemy, łańcuch tekstowy tytułu i message type. Ten message type to jest właśnie jedna z tych wartości Geoption Panel, error message, information message i tak dalej. One wyświetlają różne ikonki, to w zależności od typu wiadomości. Jeżeli chcemy zgłosić błąd, to error message to będzie odpowiednia ikonka takim X-em na czerwono. Information to oczywiście jak informację neutralną zgłaszamy, warning to ostrzeżenie, question jeżeli pytanie to znak zapytania, a plain message bez żadnej ikonki. To, ta opcja występuje, ten message type, w różnych typach okien dialogowych, nie tylko w message dialogu. Więc to jest najprostsze okno dialogowe, jeżeli chcemy wyświetlić użytkownikowi informacje. I użytkownik może tutaj w odpowiedzi na to okno tylko kliknąć OK albo zamknąć je przez ten X tutaj. Natomiast jeżeli chcemy mu dać do wyboru jakąś opcję, na przykład OK, Cancel albo Yes, No, musimy posłużyć się metodą Show Confirm Dialog. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy coś takiego zrobić, żeby kiedy użytkownik wybiera wyjście z programu, to żeby program nie wychodził od razu, tylko żeby pojawiało się jeszcze pytanie, czy na pewno chcesz wyjść. Więc tu w miejscu, gdzie obsługujemy to wyjście, mamy w tej chwili tylko komendę Dispox. Jeżeli chcemy dodać zapytanie, czy na pewno chcesz wyjść, to robimy coś takiego. Najpierw otoczę to nawiasami klamrowymi, bo tutaj się pojawi teraz kilka instrukcji, więc to już musi być w nawiasach klamrowych. I tak, pokażemy w tej chwili odpowiedni dialog, czyli piszemy GeoptionPane show confirm dialog, czyli dialog, okno dialogowe, gdzie użytkownik będzie mógł potwierdzić lub anulować pewne rzeczy. Parent component możemy pisać null. Wpiszmy w tej chwili message, czy na pewno wyjść, znak zapytania. Tytuł sobie dodamy tutaj, pytanie na przykład. I w tej chwili możemy podać, jakiego rodzaju okno dialogowe ma być. I mamy kilka możliwości. To jest troszkę niestety, te stałe są tu wymieszane, ale po kolei. Już omawialiśmy te typu message, czyli error message, information message, że to są opcje tej ikonki, która się pojawia na lewej stronie. Teraz typ okna dialogowego. To jest tak. Albo to jest OK, Cancel option, czyli okno dialogowe będzie miało przyciski OK i Cancel.
albo yes, no, cancel, trzy przyciski może mieć, albo yes, no. Ja wybierzmy sobie w tej chwili yes, no, więc takie dwie opcje będą być, będą wyświetlane, yes albo no. Teraz w jaki sposób musimy odebrać to, co użytkownik wybrał, prawda? Czy wybrał yes czy no. Ten sposób to jest taki, że ta metoda zwraca liczbę typu integer. Spiszemy integer, powiedzmy, odpowiedź równa się, integer odpowiedź równa się to, co nam ten dialog zwróci. Teraz w zależności od tego, jaką wartość przyjmuje odpowiedź, będziemy wykonywali jakieś operacje. I teraz nie piszemy tu if odpowiedź równa się 0, czy 1, czy 2, tylko używamy stałych. To jest w ogóle dobra praktyka, zawsze należy używać stałych, czyli piszemy nazwę klasy JOptionPane i teraz mamy do wyboru, ponieważ mieliśmy dialog yes, no, to mamy yes option albo no option, więc wybieramy w tej chwili yes option, czyli jeżeli odpowiedź równa się yes option, to dispose. To wszystko, prawda? Jeżeli wybieramy, że tak, to zamykamy program. Else if, jeżeli odpowiedź natomiast równa się no, i teraz mamy takie coś, no option, to nie zamykamy programu, tylko możemy coś innego zrobić. Możemy tutaj nic nie zrobić, a możemy na przykład pokazać dodatkowe okno dialogowe. Show message dialog. Na przykład wiedziałem. Taki sobie komunikat wyświetlimy. No i zobaczmy, jak to w tej chwili działa. Czyli próbujemy wyjść z programu. Wyświetla się okno dialogowe tytuł pytanie ze znakiem zapytania. Czy na pewno wyjść? Yes. Wychodzimy. OK. Teraz no. Wyświetla się okno dialogowe. Wiedziałem. Jeżeli potwierdzimy, to się nic nie dzieje. Pozostaje jeszcze trzecia opcja. Zauważcie. Zresztą ja mogę sobie dobierać przez skrót klawiaturowy Ctrl X. Jeżeli użytkownik naciśnie ten X. O, teraz się nic nie dzieje. To nie jest to samo co no, prawda? Więc musimy jeszcze dodać obsługę zamknięcia takiego przez X. Jak to się robi? Dodajemy teraz opcję, która się nazywa, sobie zobaczymy, closed option. Czyli jeżeli odpowiedź równa się closed option, jeżeli tylko użytkownik po prostu zamknie okno, to coś tam możemy znowu zrobić. I powiedzmy, napiszmy coś takiego. Tak nie robimy. Tak nie robimy. I dodamy sobie tutaj typ okna dialogowego. Chcemy dać mu warning message. Czyli musimy dodać tytuł. Tytuł, bo te konstruktory, jeżeli ma być ikonka, ostrzeżenie i tak dalej, to musi być też tytuł. Czyli dodajemy tytuł. I jako czwarty parametr JOptionPane, JOptionPane warning message, prawda? Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Wciskam Ctrl X. Zamykam przez X. O, i dostaję ostrzeżenie. Tak nie robimy. Krzyknik, prawda? I nic się nie dzieje. Czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o show confirm dialog. Możemy się sobie poeksperymentować tak samo z dialogiem yes, no, cancel. Wtedy odbieramy cztery możliwe wartości. Może być, prawda, yes option, no option, cancel option albo closed option. Teraz jeszcze chciałbym jedną rzecz Wam pokazać. Input dialog. I żeby ten input, zróbmy sobie taką prostą rzecz, konwersję stóp na metry i dokonamy tego przy pomocy menu narzędzia 2. Więc gdzieś tutaj mamy te narzędzia 2. Dodajmy sobie action listenera do narzędzi 2. Add action listener. Teraz już będzie nam nasłuchiwał i musimy dodać sobie obsługę tego, więc dodajmy tutaj na przykład, jeżeli źródło równa się mnaż 2, to coś tam robimy. I co my będziemy robić? Otóż wyświetlimy sobie input dialog, show input dialog. Może przyjmować tylko jeden parametr message, czyli na przykład podaj długość w metrach. Coś takiego nam będzie wyświetlać. Oczywiście on musi odbierać jakaś zmienna, to co zostanie przekazane, czyli piszemy string s metry, ja to tak napiszę, czyli jest string metry, równa się to. Musimy teraz zamienić te metry na wartość typu double, bo odbieramy z input dialogu string, czyli żeby mieć double, to piszemy double metry, równa się
double parse double i ten string, czyli string metry. Teraz już mamy zmienną typu double metry, uzyskaną przez, z tego co podane było w tym naszym dialogu. Teraz piszemy tak, double stopy, przeliczamy. Żeby przeliczyć stopy na metry, to trzeba metry podzielić przez 0,3048. Czyli mamy już długość w stopach. I ostatnia rzecz, jaka pozostaje, to string s stopy. Przekształcamy to na string. I tak, musimy użyć klasy string. Moglibyśmy użyć metody value of, przekształcającej na double na string, ale wtedy dostaniemy bardzo dużo miejsc po przecinku, więc ja użyję metody format. W metodzie format musimy podać, w jakim formacie będziemy. Pierwszy argument to jest format, w jakim występuje drugi argument. Czyli tak, drugi argument to są stopy, czyli ta wartość typu double, a pierwszy argument to jest, w jakim formacie występuje. Czyli najprościej będzie %f, to znaczy, że ma być zmienno przecinkowe, ale jeżeli chcemy ograniczyć liczbę miejsc po przecinku, to piszemy tutaj .2. W takiej postaci, albo moglibyśmy mieć na przykład 4.2, to by oznaczało, że przed przecinkiem dopuszczamy 4 cyfry, a po przecinku 2, ale my nic nie chcemy ograniczać przed przecinkiem, tylko po przecinku, więc piszemy .2. Więc ten wynik nam się wyświetli z dwoma, ten łańcuch zawierający wynik będzie miał tylko dwa miejsca po przecinku. Teraz pozostaje nam jeszcze tylko wyświetlić wynik, czyli piszemy JOption Pane Show Message Dialog. I jako message wpiszemy coś takiego, prawda? Metry, czyli ty ile metrów? Metry plus metrów równa się plus, teraz mamy nasz string stopy, plus stóp. Chodzi o to, żeby napisać takie zdanie, że ileś tam metrów równa się ileś tam stóp. Zobaczmy, jak to działa. Wybieramy menu narzędzia 2. Pojawia się ten nasz input dialog. Piszemy na przykład 10 metrów. OK. Nastąpiła konwersja i wyświetla nam się, że 10 metrów równa się 32,8 stóp. Tutaj niestety raz jest kropka, raz przecinek, a tym się w tej chwili będziemy zajmować. Oznacza to w tym momencie to samo, znaczy mamy 10 metrów, mamy 32,8 stóp. Jest taki prosty przykład, jak można wykorzystać input dialog do tego, żeby coś, jakąś daną wprowadzić i coś z nią zrobić, jeżeli jest potrzeba takiej prostego wprowadzenia jakiejś danej do programu. To wszystko w odcinku, w którym omawialiśmy klasę JOption Pane. Zapraszam Was do następnych odcinków. A na razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.